Dzień dobry, cześć szczęść Boże. Przy mikrofonie Maja Stasyszyn Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Moimi dzisiejszymi gośćmi są również studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także prelegenci tegorocznej konferencji hashtag Creativity wyzwania współczesnych mediów. Ja już was osobiście dobrze znam, ale teraz poproszę, abyście w ramach naszego spotkania, naszego wywiadu przedstawili się po kolei podając swoje imię, nazwisko oraz rok i kierunek swoich studiów. Cześć, ja jestem Marta Tocka, studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną. Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich. Marta Oleksy, tak jak tutaj Marta, również jestem na pierwszym roku studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ja nazywam się Piotr Cychowski i studiuję studia magisterskie na kierunku informatyka medialna. Zaczniemy sobie od dość oczywistego pytania. Co właściwie zmotywowało Was do wzięcia udziału w tegorocznej konferencji? Ja osobiście bardzo chciałam wziąć udział w tej konferencji jako prelegentka już rok temu, albo nawet dwa lata temu, ale wtedy inne obowiązki mnie wezwały i musiałam zrezygnować z tego. I stwierdziłam, że teraz, kiedy jestem na studiach magisterskich, to jest odpowiedni czas, żeby spełnić to małe marzenie. A poza tym bardzo lubię występować przed ludźmi, bardzo lubię mówić, i jest to też taka walka trochę samej ze sobą, ze swoimi słabościami, bo to jednak trzeba wyjść do ludzi, trzeba stanąć przed nimi, powiedzieć stanowczo to, co chce się powiedzieć i dobrze się zaprezentować. To ja tak jak, trochę jak Marta, też chciałam wystąpić w tamtym roku, znaczy już o tym myślałam, ponieważ chciałam moje wystąpienie oprzeć poniekąd na mojej pracy licencjackiej. Ponieważ mój temat właśnie doskonale się zgrywał z tematem konferencji z poprzedniego roku, ale zrobiłam to dopiero tak teraz. Tylko dla mnie występowanie przed ludźmi to jest poniekąd jednak wyzwanie, więc to też wymagało ode mnie takiej odwagi, żeby się w ogóle zgłosić. Długo nad tym myślałam, ale stwierdziłam, że raz się żyje, że może taka okazja się już więcej nie trafi i postanowiłam się zgłosić. Ja natomiast całkowicie niż Marty rok temu występowałem, pro, znaczy prezentowałem swój temat na konferencji rok temu i w tym roku też zdecydowałem się na to z prostego względu, że to było, było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo takie przeżycie bym powiedział. No, nie, nie nadarzające się na co dzień, bo mogliśmy występować razem z wykładowcami razem zaprezentować swoją prelekcję i wypowiedzieć się na dany temat zaprezentować swoje zdanie na temat tych nowych mediów czyli czegoś, co nas otacza wszystkich. Dlatego i w tym roku zdecydowałem się, że wystąpię. Ciekawi mnie, jak wy, prelegenci, rozumiecie tytuł konferencji Wyzwania współczesnych mediów. O jakie wyzwania może chodzić i kto właściwie stawia im czoła? No moim zdaniem media stawiają zarówno przed młodymi ludźmi, ale również i dziećmi, bo tak jak możemy zauważyć już coraz młodsze osoby są w posiadaniu smartfonów, tabletów, na których mają te media społecznościowe i są stawiane przed coraz trudniejszymi, czy to wyborami treści, które śledzą w mediach. Treści, które śledzą w mediach. Ponieważ jest tam duży zasyp szkodliwych treści i o tym też będzie między innymi moje wystąpienie na jutrzejszej konferencji. Zmagamy się z dezinformacją, z seksualizacją w internecie, z cyberprzemocą, z różnymi zagrożeniami, które wynikają z tej działalności i po prostu bycia w tej, bycia w sieci wynikają z tego wiele zagrożeń. I te media właśnie stawiają przed nami takie wyzwania, jak sobie z nimi radzić, jak edukować młodsze pokolenia, ale również i te starsze, bo przecież nasi rodzice są pokoleniem, które przeszło dosyć duży skok technologiczny, i oni też muszą się nauczyć, jak dobrze korzystać z mediów i jak nie ufać wszystkiemu, co w nich widzą. Współcześnie media są dla nas takimi trochę zjadaczami czasu, więc myślę, że to jest też takie duże wyzwanie, żeby gdzieś tam. Znaleźć czas tylko dla siebie, oczyścić umysł od tych mediów. Tutaj też w swoim wystąpieniu zwrócę uwagę na to, że teraz też producenci treści, które są w mediach, są zrównywani z konsumentami, ponieważ teraz tak naprawdę pojawiły się media społecznościowe: pojawił się Facebook, Instagram i każdy może być twórcą. Myślę, że to jest też takie Wyzwanie właśnie też dla producentów, żeby jednak przyciągnąć e, tych twórców, ponieważ dla nich to jest też reklama dla tej marki. E, tutaj może się też trochę odniosę do tego, co trochę Marta powiedziała, że wyzwaniami są też właśnie autorytety, które pojawiają się w internecie. E, ostatnio byłam na Erasmusie w Hiszpanii, e, i tam w szkole pani dyrektor powiedziała, że. Jak pytała dzieci jeszcze kilka lat temu, kim chcą zostać w przyszłości, to mówiły, że właśnie lekarzem, prawnikiem, piosenkarką. Jak to dzieci? A teraz, kiedy pyta dzieci, kim chcą zostać w przyszłości, to jakie jest pytanie? Youtuberem, gamerem, <grym> tak właśnie. Więc, a niestety te wzorce w internecie są szkodliwe często. Więc tu jest też taka ogromne, ogromne wyzwanie, żeby w ogóle móc filtrować te treści. No i myślę, że to przede wszystkim powinno też w szkołach wybrzmiewać, żeby, bo myślę, że takie dzieci, które, które właśnie od najmłodszych lat siedzą w tym internecie, często w ogóle nie są świadome, że to, co tam widzą, to jest rzeczywistość wykreowana, nieprawdziwa, często dla nich szkodliwa i myślę, że to trzeba im uświadamiać. Właśnie ja bym też się skupił na, tym, na, tej, na tej stronie, że my musimy poruszać takie kwestie, poruszać takie tematy, bo to jest coś, co jest obecnie na wokandzie. Obecnie z tym mamy najbardziej do czynienia. Smartfony, ten świat wirtualny, więc tym bardziej sądzę, że takie konferencje. Mogą służyć za taki, pewną taką pomoc, taki wzorzec, wyznacznik tego, jak my możemy się odnaleźć w tym wirtualnym świecie i też jak, jakby przestrzec nas, jak my możemy bezpiecznie z tego korzystać i żeby w tym świecie się nie zagubić, chociażby wchodzimy teraz w taką erę, bym powiedział, sztucznej inteligencji. To jest też pewna potężna, potężna szansa, ale też potężne zagrożenie. I wydaje mi się, że ta konferencja, wiem o jednym gościu, który będzie, co najmniej jednym gościu, który będzie mówił właśnie na ten temat, i będzie to ksiądz. O dziwo. Myślę, że ta konferencja właśnie też ma takie ambicje, aspiracje, żeby sprostać temu tematowi i żeby pomóc młodzieży, ale nie tylko, w temacie właśnie nowych mediów i ich wyzwaniom. Chciałabym teraz poprosić Was, abyście pokrótce przybliżyli treść swoich wystąpień i od razu wyjaśnili, dlaczego zdecydowaliście się akurat na takie tematy. Moje wystąpienie będzie dotyczyć szkodliwej działalności muzycznej influencerów i będę omawiać tą szkodliwą działalność na analizie przypadku Agaty Fong w internecie znanej pod pseudonimem Fagata. Zdecydowałam się na to wystąpienie, ponieważ jestem tym rocznikiem, który. Kiedy miał las, był w swoich nastoletnich latach, ten YouTube i ci influencerzy dopiero się zaczynali rozwijać. I powiedzmy, że może młodsi nazwaliby mnie takim internetowym dinozaurem, ponieważ to na moich oczach kształtował się cały ten influencer marketing, nowy content na YouTubie czy w mediach społecznościowych. I Będąc głęboko w tych mediach społecznościowych, w całym tym świecie influencerów, youtuberów, w młodszych latach nie zauważałam pewnych kwestii, które widzę teraz. I obecnie wiem, jak bardzo szkodliwe są treści, jak bardzo często bywają szkodliwe treści tworzone przez influencerów. Agata Fong początkowo kierowała swój content do młodszej publiki, a wręcz nawet dzieci. Był to content taki Czasami cukierkowy, widać było po tym, że targetuje do tych dzieci chociażby tworząc kolorowe płatki śniadaniowe, wydając linie kosmetyków, czy tworząc po prostu filmy, które głównie były skierowane do tych młodszych odbiorców. I w momencie, kiedy ona zmieniła swój wizerunek o 180 stopni do wulgarnego, wyuzdanego, do przeseksualizowanego, zignorowała fakt, że wcześniej tworzyła dla dzieci. I cała ta publika z nią została, znaczy pewnie część odeszła, ale publika, która ją zasubskrywała, zasubskrybowała, zaczęła obserwować za to, jaką wcześniej była influencerką. Teraz widzi ją obecnie półnagą tańczącą w teledyskach, śpiewającą yy, o kobietach, które tak na dobrą sprawę. Nie są ludźmi, tylko są przedmiotami, które mężczyzna może wykorzystać w, w, wedle własnych potrzeb, które są po prostu przedmiotem do użytku. Yy, I właśnie w dobie czasów, w których promowana jest rozwiązłość seksualna, w których promowany jest styl życia, yy, im więcej partnerów seksualnych się miało, tym jest się lepszym, fajniejszym. Yy, w dobie Seksualizacji dzieci, bo kiedy pójdziemy do sklepu, my nie znajdziemy ubrań, będzie nam trudno znaleźć ubrania adekwatne do ich wieku. I to też zauważam e, chociażby po swoich starych zdjęciach z dzieciństwa. Przecież my, jak się ubieraliśmy jako dzieci, to były typowe dziecięce ubrania. Natomiast teraz niektóre 13-12-latki ubierają się jak dorosłe kobiety. E, jest to niepokojące zjawisko, na które powinniśmy reagować stanowczo. I od takich drobnych rzeczy powinniśmy zaczynać, że nie powinniśmy dawać przyzwolenia moralnego na taką działalność influencerki, która początkowo kierowała swoje treści do dzieci, a teraz jej content jest wręcz no, 18 Powinniśmy się stanowczo temu sprzeciwiać. Ja tak, już, jak już wcześniej wspomniałam swoją prelekcję o pre, w dużym stopniu na tym, co pisałam w swojej pracy licencjackiej. Tytuł mojego wystąpienia, a to narracja transmedialna i kreacyjne możliwości fandomu. Tutaj może na początku wyjaśnię w ogóle, czym jest narracja transmedialna, ponieważ termin ten rozpowszechnił w 2006 roku Henry Jenkins i opisał to trochę jako historię przedstawione w jednym medium i jakby rozpowszechnione przez inne media, tyle że każde medium ma swój oddzielny wkład w daną historię. Dodaje inne wątki, tak jak na przykład, właśnie mamy ks literaturę, książki. Te książki potem są przerabiane na filmy, filmy na seriale. Potem pojawiają się nawet w sklepach jakieś różne produkty. I trochę się też odniosę do tego właśnie zrównywania roli, tak jak też wcześniej wspomniałam, producentów i konsumentów tych treści, ponieważ tutaj warto też zaznaczyć, że użytkownicy mediów też mają swój wkład właśnie w rozwój tych narracji transmedialnych, chociażby przez to, że tworzą różnego rodzaju fanarty, tak, rysunki swoich ulubionych postaci z bajek, filmów. Teraz jest też taka popularna platforma jak odpad, na której też powstają fanfiksy, no chociażby tutaj głośny tytuł, taki jak after, który przecież powstał na tej platformie, tak fanka się inspirowała główną postacią One Direction. Potem ta, ta historia w internecie, ktoś by powiedział, totalna bzdura została wydana w formie książki. Powstała cała seria. Teraz mamy serial także to się wszystko rozwija i co mogę jeszcze dodać no tutaj też twórcy tych treści często decydują się współpracować właśnie z tymi użytkownikami, ponieważ użytkownicy internetu stają się coraz ważniejsi jednak mogą umieszczać w internecie swoje opinie na, tych, na temat danych treści i twórcy też się tym kierują, prawda? No bo jednak chcą podtrzymać tą publikę, chcą Poszerzyć grono zainteresowanych daną historią, więc też muszą współpracować z tymi fanami, aczkolwiek niektórzy dalej się nie chcą z tym zgadzać, no bo ponieważ tutaj też są cienkie granice między prawami autorskimi, tak? No ale jakby to już jest temat na szerszą dyskusję. Ja jutro natomiast powiem kilka słów o podcastach. Może nie stricte o podcastach, ale właśnie o ewolucji, jakiej został poddany, jaką na, na niego wymusiły różne platformy, bo podcast etymologicznie, i to też nie chcę za dużo spoilerować, ma swoje korzenie w firmie Apple. Który tak naprawdę dzięki niej zawdzięczamy tą nazwę, podcast. I kiedyś historycznie podcast to były treści audialne i przechowywane gdzieś w chmurze, gdzieś na serwerze, na dyskietkach jeszcze wcześniej, które mogliśmy odtworzyć. Następnie te różne platformy typu YouTube, Twitch wymusiły niejako na tej formie, żeby ona przyjęła. Taki wygląd troszeczkę filmiku, krótkiego vloga podcastu. Właśnie, właśnie mówimy na film również podcast. I dlaczego to jutro? No cóż, pozostaje mi pogratulować Wam aktywnego udziału w konferencji, a także podziękować za Wasze ciekawe i ważne głosy. Mam nadzieję, że Wasze wystąpienia przyczynią się do rozwoju społecznej świadomości na temat nowych mediów. Dziękuję za wywiad. 尽快嘛。<Thank> <Thank you. S 3>